Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy święta Bożego Narodzenia mogą trwać cały rok? Pewnie gdybyście w lipcu zobaczyli u kogoś świecącą choinkę albo mamę, która w sierpniu śpiewa, gdy się Chrystus rodzi, to byście stwierdzili, że coś jest nie tak. Więc chyba pytanie jest zasadne, ale ja chcę poszukać w zupełnie innym miejscu odpowiedzi. Bo Kościół wymyślił taki genialny wynalazek, który się nazywa kalendarz liturgiczny. I w tym oto kalendarzu liturgicznym mamy pewne tematy, które rozmyślamy w konkretnych dniach roku liturgicznego. I tak na przykład w jeden dzień rozmyślamy o wniebowstąpieniu, co nie znaczy, że na mszy świętej na ołtarzu nie rodzi się Chrystus. Ale szczególnie teraz myślimy o tym kawałku tortu i nim się jakby rozkoszujemy, czyli wniebowstąpienie. Innym razem myślimy o zesłaniu Ducha Świętego. Chociaż przecież zesłanie Ducha Świętego w takiej treści teologicznej jest bardzo podobne do właśnie takiej duchowej treści świąt Bożego Narodzenia. Ale wtedy rozmyślamy o innym aspekcie naszej wiary, nad tym się zastanawiamy. Cały rok jednak w naszym sercu może rodzić się Chrystus, chociaż podczas 25 grudnia i w okolicach szczególnie nad tym rozmyślamy i się przypatrujemy tej tajemnicy żłóbkowi, o co w niej chodzi, dlaczego właśnie w takich okolicznościach przyszedł na świat Zbawiciel. W związku z tym postawię pytanie bardzo zasadne dla nas i bardzo wiele wnoszące w nasze życie. Jakie usposobienie miała Maryja podczas Bożego Narodzenia? Jakie usposobienie serca, ducha? To nam podpowie, jakie my usposobienie serca, ducha powinniśmy mieć, aby to Boże Narodzenie trwało cały rok, chociaż przecież skupiamy się pod koniec grudnia tylko na tej, a tym aspekcie właśnie wcielenia Syna Bożego. Jakie usposobienie Maryi było w stosunku do cnoty posłuszeństwa? Wielu z nas pewnie by się zbuntowało na to, czemu Maryja się poddała. Mianowicie władca zażądał od swoich poddanych, między innymi od Józefa i Maryi, żeby zostali spisani, policzeni i żeby odpowiedni podatek od tego odprowadzić. Maryja bliska porodu posłusznie z Józefem wiele kilometrów przebyli po to, aby właśnie poddać się zarządzeniu władcy. W tym wszystkim widzimy wielką Bożą opatrzność, ponieważ proroctwo wypełniło się. Maryja z Józefem dotarli do Betlejem, a tam właśnie starotestamentalne proroctwo wskazywało, że narodzi się Mesjasz. Pan Bóg zadziałał przez trochę okrutną, można byłoby powiedzieć, decyzję władcy po to, by proroctwa się wypełniły. Maryja wszystkiemu temu była posłuszna. Inne usposobienie serca Maryi, które może nam podpowiedzieć, co zrobić, aby Boże Narodzenie było w naszym sercu okrągły rok. Była uboga duchem. Uboga duchem. I święty Augustyn mówi, dzięki tej gotowości, czyli ubóstwie ducha, bardziej była szczęśliwa z tego powodu, że poczęła Jezusa w swoim sercu, na sposób duchowy. Bardziej była szczęśliwa niż z tego powodu, że poczęła go na sposób biologiczny, w swoim łonie. Właśnie między innymi przez to, że nie skupiała się na tym, czego nie ma, ale skupiła się na tym, co ma. I chociaż mogła rozpamiętywać, tak po ludzku patrząc, że ją odrzucili w Betlejem, że ją nie przyjęli, że to trudne, kolędy podkreślają różne aspekty, że zimno, że nie miała pieluszek i tym podobne, jednak wszystkiemu się poddała z gotowością, skupiając się na tym, co posiada i będąc skupionym na swoim Synu, Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Przypominam sobie jedną kobietę, z którą rozmawiałem po modlitwie w kościele, gdy było jedno z wydarzeń naszych właśnie w realu. I pamiętam, że ta modlitwa, te rozważania różańcowe skupiały się na tym, żeby wziąć się za siebie, żeby wejrzeć w swoje serce, żeby się samemu nawrócić, żeby przyjąć Boga do swojego serca, żeby przyjrzeć się swojemu sumieniu. Taka była treść tej modlitwy. I ta kobieta opowiedziała mi po tej modlitwie, że ona jedyne, co miała w głowie podczas tej modlitwy, to to, że jej mąż zmarł i ona cały czas myślała, czy on jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. I wiecie co? Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że to jest
piękna miłość kobiety do swojego męża, troska o jego zbawienie, no wzniosłe wartości. Trudno znaleźć jeszcze wyższe wartości. Niemniej jednak zobaczcie, Pan Bóg chciał się narodzić w jej sercu, chciał jej coś powiedzieć. Ona nie była gotowa na to, żeby przyjąć prawdę o tym, nawróć się tu i teraz, przyjmij Syna Bożego tu i teraz. Pan Bóg chce się narodzić w tobie tu i teraz. Ona żyła tym, co było. Ona żyła innym człowiekiem. Ona nie skupiła się na tym, co ma, na tym czasie. Ona żyła przeszłością, na tym skupiała się na tym, czego nie posiada. I właśnie dlatego Maryja, która w Betlejem nie tyle skupia się na tym, czego nie ma, ale na tym właśnie, co posiada. Jest dla nas wzorem, co zrobić, żeby to Boże Narodzenie stale się w nas dokonywało. Ponieważ my wciąż możemy żyć wartościami, które wydają nam się niesamowicie ważne, konieczne. To jest wyraz naszej miłości, ale wciąż nie ma w nas gotowości na to, żeby przyjrzeć się sumieniu, nawrócić się, żeby posprzątać to serce i przygotować na przyjście Syna Bożego. Wciąż jesteśmy jacyś tacy niegotowi, niewystarczający. Wciąż jakoś mamy wrażenie, że nie możemy przyjąć Syna Bożego do naszego serca, skoro tam jest jak w stajni, ktoś tam w łajno wszedł, tam jakieś zwierzę parska, a tam jeszcze coś śmierdzi, a tam jeszcze coś nieuporządkowane, a tam jeszcze jakieś zwierzę, które lepiej Panu Bogu nie pokazywać. Syn Boży chce się narodzić w takim sercu, które nie skupia się na perfekcjonizmie, na byciu idealnym, tylko po prostu wykorzystuje tu i teraz, ten moment, jako moment zbawienia i moment, w którym Syn Boży może się narodzić w naszym sercu. Powoli już kończąc, zachęcam was, drodzy, byście przypatrując się żłóbkowi i ubóstwu żłóbka, pamiętali, że możemy być strasznie bogaci w nasze wspomnienia, strasznie bogaci w tęsknotę za tym, czego nie mamy i nigdy nie będziemy posiadać. Strasznie możemy być bogaci w wciąż uciekanie w przyszłość i nie mieć tego usposobienia, które miała Maryja. Cieszyć się tym, co mamy, być wdzięcznym Bogu za to, co mamy. A ta wdzięczność i ta gotowość i to posłuszeństwo Maryi spowoduje, że Boże Narodzenie może trwać w nas cały rok. Zerknijcie, co wam tutaj jeszcze proponuję, jak możecie ubogacić się treściami, które tutaj wam się wyświetlą. Jeżeli chcesz, byśmy się częściej spotykali, pewnie subskrypcja tobie pomoże w tym, byś częściej korzystał z tych treści na tym kanale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.